pana. W tym momencie już jest cisza, tak? Proszę wyłączyć komórki. Krzysiu? Słuchaj, bo ja już jestem w pracy, wiesz? Wiesz co? Bazy nie mogę otworzyć. Nie bądź taki dowcipny. Moja to już od piątej działa. O, jest, dobra. To kogo my dzisiaj mamy? Pani Aneta, dobra. Pani Ela. I to? Pani Iwona? Że co? Że nie wiesz, czy przyjdzie? No dobra. Dobra, w porządku, to bądź pod telefonem, dobrze? To na razie, cześć, pa. Proszę. Dobra, pani Aneta, tak? Zapraszam, bardzo proszę, bardzo proszę. Błagam, niech mi pani pomoże. Już dłużej czekać nie mogę. Aha. Czas mija, uroda się mijać będzie, nieprawdaż? Naprawdaż, ale zgodzi się pani ze mną? Zgodnie najważniejsze atrybuty. Nie wiem, co pani ma na myśli. Chyba pani też kiedyś korzystała z tego atrybuta, czy jak tam? Dobrze, proszę pani, do rzeczy. Proszę mi powiedzieć, teraz pani Adesa. Proszę mi powiedzieć, jakie ma pani oczekiwanie. Proszę pani, macho. Musi być macho. Macho. Pani, nie mam w bazie w ogóle takiego hasła. Macho. Może coś bliżej, bliżej konkretnie. Pani, bardzo, to pani nie wie, jak prawdziwy mężczyzna wygląda. Musi być duży. Silny, silny. Przede wszystkim taki męski. Ogół, taki ogół. Rozumiem, że taki silny, duży, tak męski. Dobrze, wykształcenie. Po co? Rozmawiać teraz z nim nie muszę. Jak będę chciała, to telewizję sobie pooglądam. Widziała pani ten serial? Nie. Boże, jak on ją kochał, to miłość. Proszę panią, miłość jest najważniejsza. No tak, tak, ja się z panią zgadzam. Oczywiście, że miłość jest najważniejsza. Proszę pani, proszę mi powiedzieć, czy jakieś jeszcze by chciała pani wymagania? No. Ale pani, no, oczywiście. No. Musi być delikatny, czuły, namiętny, całuśny, bo ja się lubię całować. Pani bardzo, pozwoli pani. Pani Wando, musi mieć, przepraszam pana, takie oczy jak ten pan. Zakochać się nie można. Ale i ten ma fajne. Ale ten ma wyślące. O, wróćmy do pani pytania, pani Wando. Ogółem musi być taki pieszczoszek, żeby poczuła się przy nim bardzo, ale to bardzo kobieco. Ale mi jakoś się nie chce wierzyć, żeby pani ze swoim wyglądem nie miała do tej, do czasu możliwości, żeby się poczuć kobiecą przy jakimś mężczyznie. No wie pani co, był jeden tak. No. Powiedział, że nie umie parkować. Dobra, sobie pani, wracam. No. A on wstaje, taki zaspany, z zegarkiem w ręku, stoi, nabruszony, no. I mówi mi, o której tu się wraca? Aha. Miałaś być o 21:00. No. A ja mu na to, parkowało! A wie pani, co taki dowcip mi się przypomniał? Ostatnie pani, dlaczego kobiety żyją dłużej niż mężczyźni? Dlaczego? Bo w stanie biologicznym czas na parkowanie. Dobre. Dobra, ale wróćmy do rzeczy, tak? Czyli tak, mówię, tak, jest liścią.
Mam! Proszę pani, mam. To znaczy, nie ma hasła na to, ale jest delikatny i pisze wiersze. O nie, nie, żaden poeta. Żaden poeta. Chociaż, żona, pamiętasz, co ty mi mówiłaś? Ponoć niektórzy głodni poeci więcej niż wiersz na płodzinie dzieci. Co wpisujemy? Co? Dobrze, proszę pani, mam wszystkie pani dane. Mam nadzieję, że niedługo będę mogła znaleźć odpowiedniego kandydata. Proszę tylko uzupełnienie dwóch rubryk. Miejsce zamieszkania aktualne? Unieszewo. Rozumiem. Proszę pani, i hobby. Czyli? No, czym się pani zajmuje w wolnym czasie? Świeża pana mi. Proszę na mnie spojrzeć. Proszę. Proszę, proszę. Dbam o siebie. Żaden młodzik, maczo w średnim wieku. Dobrze, maczo w średnim wieku. Tak. Zapisane? Tak, tak. Do widzenia. Dziękuję pani bardzo, dziękuję. A, chwileczkę. Może mieć na obi, bo ja nie mam. Kto się nie ma? Do widzenia. Nigdy pani nie słyszała, że tak dwie kobiety razem... To pani jest lesbijką. Co za pomysł? Nie? No ja też mam lesbijką. Przepraszam, ale ja się totalnie pogubiłam w domysłach, proszę pani. Skoro nie, no to w takim razie niech mi pani powie, po co pani jest ta druga kobieta? Powiem pani, zżera mnie strasznie ciekawie. No kurwa. Jak to jest? W końcu jesteśmy w tej Unii, tak? No, no to ja też chcę należeć do jakiejś mniejszości, tak? I też chcę mieć jakieś prawa. A ona pani to spytała. A wie pani co, że to jest jakaś myśl katalonia, że... Ja przepraszam, to państwo się znacie? Bardzo dobrze, to nasz sołtys. Nie rozumiem. Sołtys, nie się ma. O ja pijana, sołtysa mi pani wybrała. Przepraszam, słuchajcie, ale wy idealnie do siebie pasujecie. Pani raczej żartowa, przecież ona ma męża. Męża? Już dawno wyjechał do Irlandii. Jak do Irlandii, chyba do Anglii? Nie do Anglii, do Lismore, czy jakoś tak, nawet nie wiem jak się to pisze. Od roku do mnie nie pisze, wyobrażasz to sobie? Moja Anka też od roku nie pisze do mnie. Co ty gadasz, Grzegorz? To my do nich napiszemy, a pomyśleć, że mógł wyjechać do Niemiec. A widziałaś tamtejsze kobiety? Ty lepiej już mi nic nie mów sobie. Wybaczy, smutek zamieni się w śmiech. Miłość ta pięknie tłumaczy i zdradza.